Siemano, uczniowie Suchara! Mówi do was nieustraszony, nieugięty Dziarski Patryk, redaktor naczelny jedynego radiowęzła w naszej szkole. A ile ma być tych radiowęzłów? Przypominam, że już dzisiaj są prawybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego, więc kto jeszcze się nie zarejestrował, niech robi to czym prędzej. Tak desperacko zachęca, bo nikt się jeszcze nie zgłosił. No, totalnie. Kto by chciał robić coś takiego? Tylko przegłupy. Co się dzieje? Co? Zwykle jak złożeczę, to trajkoczysz, że odpowiedzialność, demokracja i życie wieczne. A nie, bo wiesz, zmieniłam się. Od teraz stawiam się wielkiemu bratu. Samorząd to system, a system zniewala nasze dzieci. Zgłosiła się na przewodniczącą. Halamus! A właśnie, że tak. Możesz truć się tym swoim pesymizmem do woli, ale ja wiem, że mogę tu coś zmienić. To wszystko wymaga poprawy. To i to! Naprawdę myślisz, że coś osiągniesz? Polityka tylko niszczy. Sukces osiągną tylko zepsuci do szpiku kości. Hej, Hubi, jak tam się chodzi z Mariolką? Wspaniale. Od wczoraj nawet pozwala mi się już odzywać bez podnoszenia ręki. Co ci niby tak bawi? Może to, że przypomniał mi się śmieszny żart o gorylu. A, to znam. A może to, że jesteś pantoflem? Bez żadnej władzy w związku. Pragniesz władzy? Tak. Upragnionego rozgłosu? Tak, Panie Boże. Chcesz udowodnić raz na zawsze, że masz rację? Wszyscy inni się mylą? A może jesteś całkiem bezużyteczny i chcesz przynajmniej mieć coś dzisiaj do roboty? Złoś się, nie pożałujesz. Młodzieży, dziś wybierzemy dwójkę finalistów. Nie wiem czemu musimy tak to komplikować, ale mam tutaj... zasady. Cóż za tłumy. Prawie jakby nikogo to nie obchodziło. Panie Hubercie, mój faworycie, bardzo proszę. Hej! Znacie mnie! Wiecie, jakim sztosem jestem! Wiem, że każda dziewczyna chciałaby ze mną być. I każdy chłopak chciałby znaleźć cząstkę mnie w sobie. Jak już mnie wybierzecie, dam wam więcej siebie, bo czego chcieć więcej? Taki koleś jak ja nie może przegrać. No, kto jest ze mną? To było takie na żarty. Ja wcale nie chciałem więcej władzy. Wszystko gra? A jak myślisz? Czyli straciłem swoje wieczorne przywileje? Pomyślimy. Słuchajcie. Wiem, co myślicie. Nic tu się nie zmieni. Prestiżowe liceum? Za każdym razem próbuję wam to wmówić. Ponury jego mość w garniturze. Ale czy kiedykolwiek w przybytku tej wielkiej smuty poczuliście prestiż? Prestiż. Nie obiecam wam wiele, ale obiecuję, że nikt was nie będzie gnębił, kurzał i denerwował, bo wytnę ich wszystkich pień, tych darmozjadów. Znajdę sposób, żeby każdy nauczyciel pożałował, dlaczego ma tą robotę. Kiedy myśli, zadam pytania. Nie! Najpierw sam powinien sobie zadać pytanie, po co się urodził? I równie szybko powinien na nie odpowiedzieć, żeby kalać swoim parszywym ryjem ten i tak mierny świat! Śmierć władzy! Do piachu z nimi! Spokojnie, spokojnie. Co ciekawe, w regulaminie nie ma nic przeciwko takim wypowiedziom. To więc jest za Mariolą?
Rozumiem, że słowa Marioli wydają się kuszące. Ja sama mam wszelkie powody, żeby nienawidzić tego miejsca. Zostałam zawieszona za pierwsze przekleństwo w moim życiu. No, drugie. Bo pierwsze to było dupa, ale przysięgam, że w kontekście anatomicznym. Tak czy inaczej... Kocham to miejsce. Kocham, jak okna sprawiają, że czasem na zewnątrz jest jasno, a potem ciemno. Kocham to, że czasem nauczyciele wydają się dziwni, szaleni. Kocham to, że spotkałam tu swoich przyjaciół. Mimo, że czasem bywa dziwnie. Wiem, że każdy kocha to miejsce za coś. A jak się coś kocha, to chce się to poprawić, a nie zniszczyć. Dziękuję. Zamiast fizyki i chemii będziemy uczyć się toreadorstwa i robienia tatuaży psom. Przywrócę leżakowanie, ale zamiast na ziemi będziemy spać na stojąco jak konie. Wprowadzę casualową środę, w którą będziecie mogli nosić takie rękawiczki, jakie sobie tylko wymarzycie. Nowym hymnem szkoły będzie sygnał godowy orek. A teraz na poważnie. Nigdy, ale to przenigdy, nie wpuszczę do szkoły żadnego anestezjologa. No to obie jesteśmy w drugiej turze. Niech wygra lepsze. To było specjalnie, ludzie. Po to, żebyście mogli się roześmiać. Po to, żeby było fajnie. Nie? Obiecuję wam, że będziecie mogli korzystać z telefonów podczas lekcji. Podoba wam się? No to przyjdzie do szkoły Taco Hemingway. A co? Znam gościa. Co by tu jeszcze? Lubicie kino? Otworzę w szkole kino i będziemy non-stop oglądać Chłopaki nie płaczą i Poranek Kojota. Lubicie muzykę klasyczną? Oczywiście, że nie! Kto by teraz słuchał muzyki klasycznej? I... będziemy mieli szkolnego pieska. Tak. Mówiłem to ja, Berkowski. Młodość i optymizm. I już wszystko wiadomo. Do drugiej tury przychodzi pan Berkowski i pani Mariola. Co to było? Spanikowałem. Hej, Berkowski. Co, Mariola? Nic. Po prostu zdechniesz! Tu jak zwykle dla was Dziarski Patryk. Mówię jak jest, już niedługo wielkie starcie. Mariola versus Berkowski. Cały tydzień walczyli o wasze głosy. O, nie spodziewałem się was tutaj. Chciałem porozmawiać o przyszłości. Każdy się jej boi. Ale dzięki mnie będziecie mogli na nią czekać na szkolnych skuterach! Tak! Każdy, kto odda na mnie głos, dostanie to maleństwo. Pytacie mnie, skąd wiem, skoro głosowanie jest tajne? Szczerze? Poczekajcie. Zastanowię się. Wiecie co? Mam gest! Wszyscy dostaną! Plus pieski. Czy wiecie, że Berkowski jeszcze zaledwie 10 lat temu moczył się do łóżka? A kilkanaście lat temu nie był w stanie nawet mówić? Plus spójrzcie na niego, przypatrzcie się. Wiecie, o co chodzi? No właśnie. Ble! Patrzcie, to Natalia. Chodziła jeszcze niedawno na lekcje. Potem poszła z nim na randkę. I nikt jej odtąd nie widział. Czy ją zamordował? Nie sugerujemy tego. Właściwie to tak, sugerujemy.
wyborców. Hej, szybkie pytanko. Jak to jest z najmniej kojarzonej osoby w szkole stać się najbardziej znienawidzoną? Ale tak między nami? Pewka. Nareszcie czuję, że żyję. Ty, kmiocie. Pełnia życia. Jak odniesiesz się do zarzutów, że nienawidzisz Polski, chcesz wyemigrować i generalnie plujesz na godło? Bzdura! Kocham polską ziemię. Jej łany. Jej chłopów z pracowanymi dłońmi, ze spoconymi karkami. Jej ściółkę leśną pełną listowia. Jutrzenkę. Tak, jasne. A tu mam takie dwa kawałki, które masz na karaoke, śpiewasz następujące piosenki. Wciąż kocham cię, jak Irlandię. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Pieprzony Jolly Bosz. Wim polską muzykę za te teksty. Rozumiem, czyli jednak nie szanujesz Polski. Jak jest, mówił dla was Dziarski Patryk. Maja? Ty nadal kandydujesz? Nie, a co? Co tam w moim sztabie? Mam pomysł, jak usprawnić infrastrukturę szkolną. Jeżeli każdy uczeń zebrałby 20 zł, można by zrobić podjazd dla niepełnosprawnych. Agata, przerwę ci tutaj. Na pewno to bardzo ważne, ale jesteś tutaj po to, żeby wymyślać obietnice, które możemy potem zapisywać. Twoje koszty obietnic przekroczyły już roczny budżet Nikaragui. Tym się będę martwił później. Agata? Możesz obiecać każdemu, że zamiast testów na koniec roku będą testy ładnych zdjęć na fejsie. O, i o to chodzi. A ty, kolego? Znalazłeś już mi kogoś sławnego na mój wiec? Może być tylko jedna osoba z kabaretu pod Wrbicierzem. Szukaj dalej. To musi być jakiś zdesperowany celebryta. A co do pojazdów na Mariole, ułożyłem kilka. Nie, tak daleko się nie posunę. To musi być czysta gra. Możemy zakwestionować jego wiarę, męskość i miłość jego rodziców. Jezus Mariola. To tylko gra polityczna. No tak, ale to nasz kolega. Wiem, no ale czasami robisz złe rzeczy osobie, na której ci zależy. Co? No o Berkosiu mówię. Przecież ja chcę wygrać te wybory tylko dlatego, żeby pokazać, że wybory to kpina. Nie zamierzam robić nic, o czym wcześniej opowiadałam. Te ataki, pomówienia, to tylko forma żartów. Przecież ona o tym wie. Tak. Berkowski. Na Halloween przebrał się za księżniczkę Leję. Jego rodzice nie wiedzą, jak ma na imię. Biegał nago po lesie na koloniach? Przecież takie były zasady gry. Tu jest napisane, że nie ma takich zasad. Tu jest też napisane, cytuję, że jego przyjaciółka Maja czci szatana. To akurat prawda. Przyszły sondaże. Większość uczniów nie wie, co to są wybory. 36% chce oddać głos na twoją starą, ale Mariola jest wciąż na wyższej pozycji. Nie, dobra. Poddaję się. Nikt mnie nie znał, ale przynajmniej nie będą powtarzać, że przyczyniłem się do wygnięcia Turu w Ameryce. Nie! Mariola nie może zwyciężyć. Może ty obiecujesz jakieś bzdury, ale przynajmniej nie plujesz jadem. Wierzę w ciebie, że zachowasz się dobrze. No dobra, ale musisz mnie przygotować do debaty. Na wystąpieniach publicznych duszę się, powtarzam samogłoski, niekontrolowanie się śmieję. To była parodia oddechu Dartha Vadera, mimo że miałem mówić o Tolkienie. Melon! To debatą nie mamy się co martwić. Wracamy do domu. Czekaj. Czyli będziemy? A ręka? No i to wszystko, co musisz wiedzieć o debatach. Pamiętaj. Uśmiech, wyraźna gestykulacja, od czasu do czasu jakiś żart, ale bez gier słownych. Jakieś pochlebstwa, typu moi mili, kochani, a na koniec hasło wyborcze. No. Szkoła jest najważniejsza. No i super. Idź się wyśpi, jutro zmieciesz ich z nóg i razem będziemy rządzić tą szkołą. Znaczy... Nie no, oczywiście wiem, że to my razem. Nawet tak nie pomyślałem, no, dlaczego właśnie ja... Właśnie o to mi chodziło.
Tak, no to... Miłego wieczoru. Przegram jak cholera. Życie. Za głupio. Jestem tu inkognito. Nikt nie może się dowiedzieć, że tutaj byłem. Okej, okay. Czemu? Powiedzmy, że nie jest mi na rękę, żeby Mariola zwyciężyła. Nie jest wygodna dla moich interesów. Jakich interesów? Tak czy inaczej, możesz wygrać jutrzejszą debatę. Jak? Myślenie zostaw mi. Posłuchaj. Szanowni Państwo, emocje sięgają zenitu. Chłopiec, który obieca wszystko kontra dziewczyna, która nienawidziła chłopca. Kto z nich zwycięży i będzie rządził nami wszystkimi, a kto z nich zostanie upokorzony i jego całe dorosłe życie będzie zdeterminowane przez ten żałosny dziecięcy wybryk? Mariola! Pytanie pierwsze. Jaka będzie Twoja pierwsza decyzja po objęciu urzędu? Przede wszystkim zgniotę wszystkich naszych wrogów, począwszy od samej góry. Wiecie, o kogo chodzi? A jak? Potem zajmę się tymi, którzy zaniżają nam oceny. No ci, którzy zajmują się establishmentem. No ci. Okej, okay, czas minął. Berkowski, to samo pytanie. Pierwsza decyzja. Po pierwsze, nie mów zdań, tylko używaj znanych sformułowań, które ludzie lubią. Na przykład teksty piosenek. Nie pytaj mnie o jutro. To za 1000 lat. Ale nie ma nikt takiej nadziei jak ja. Mariola, pytanie drugie. Czy będziesz mocnym liderem? Znacie mnie? Pewnie. Jestem twarda, mocna i zawsze walczę do końca. A ten tu? Ten tu? Ten tu? No faktycznie. Masz rację. Odpowiedź ten tu? Używaj rekwizytów. Będzie mi szło jak po maśle. Nie będę owijał w bawełnę, ale mam z Mariolą na pieńku. Ale jak wygra, nie będę jej rzucał kluk pod nogi. I nie będę obiecywał gruszek na wierzbie. I zwyciężymy! Hashtag Berkowski! W przerwie zapytamy szefów sztabów, jak przygotowali tak genialną strategię naszych kandydatów, którzy idą łeb w łeb. Jestem z Mariolą w związku, warto zaznaczyć. A jaki to ma związek z czymkolwiek? No właśnie. Agato! I jak wpadłaś na tak genialny pomysł strategii Berkowskiego? Chyba mam taki talent po prostu? Mariola, możemy to skończyć? Nie, to jest ważne. Co? Że chcę udowodnić, że mam rację. Że zły człowiek też może zwyciężyć. Wiem. Co? Wiem, co zrobiłaś. Nie. Tej informacji nie mogę użyć. Skąd ty to masz? Nie zdradzam swoich źródeł. Podobno jest sprzed tygodnia. Co? Nie, no. Spotykałam się z Kacprem czasem, ale... Ale jak zaczęliśmy z Hubertem, to spotkałam się z nim ostatni raz i on mnie pocałował, no. Zresztą zabierz to ode mnie, nie szantażuj mnie. Nie szantażuję. Po prostu w tym całym absurdzie, który robimy, jesteśmy przyjaciółmi, nie? Trzymaj.
Wracamy po przerwie. Czas na ostatnie pytanie. Czy macie coś do ukrycia? Tak, kłamałam. Wcale nie chcę być przewodniczącą, to bzdury. Mariola! Mariola! Mariolka! Może ci coś powiedzieć? Nie musisz. Jest okej. Jest okej. Możesz się odzywać bez pytania. Super. Okej. Okay. Czyli zwycięża... Nie no, co ty? Ja też rezygnuję. A hashtag możesz zatrzymać. Okej, czyli zgodnie z zasadami, ten, kto pierwszy krzyknie swoje imię, zostaje przewodniczący. Maja! Dziękuję, dziękuję. To nie tylko moja zasługa, ale również mojego sztabu. Pierwszą decyzją mojej administracji będzie zniesienie wszystkich ceł. W szkole nie ma żadnych ceł. Pierwszy sukces. Hej! Dzięki. Nie uwzględniłeś żadnej z moich uwag. Uwzględniłem. Jeżeli coś kochasz, to chcesz to naprawić, a nie zniszczyć. Nadal jesteśmy pokłóceni. Tak? Na maksa. Kolejne wybory, kolejne niespodzianki za nami. Co to był za wyścig? Nie spodziewałem się, a wy? Suspens, nieczyste zagrania, ryzyko puczu. Patryk, co ty tu jeszcze robisz? Jest ósma. Tato, moi słuchacze muszą dowiedzieć się. Jacy słuchacze? Nikogo już nie ma w szkole. Tato, jestem niezależny. Mówię jak jest. Ja ci powiem jak jest. Jesteś dorosły. Przestań interesować się tym liceum. A, chcesz mi zakneblować usta? Zrobi ze mnie radiowęzeł reżimowy. Nie dam się. Mówię jak jest. Obiad masz w lodówce. Matka się martwi. Że Majka wygrała. Szok.